Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersji Minecraft 1.17 moda, który się nazywa Tech Reborn i jest to mod bardzo techniczny, taki właśnie jak sama nazwa wskazuje. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać 7 plików z internetu. Zatem wchodzimy na taką stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z pobieraniem fabryka. Klikamy na ten download installer, szary przycisk i stąd pobieramy plik. Po czym przechodzimy na kolejną stronę, do której link jest w opisie do filmu. To jest strona z Fabric API, zjeżdżamy w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17, klikamy na pomarańczowy przycisk strzałki w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, pobierzemy sobie mod menu, zjeżdżamy w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17, klikamy tutaj i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, pobierzemy sobie właśnie moda Tech Reborn. Zjeżdżamy w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, pobierzemy sobie moda Ray, czyli będziemy wiedzieć, jakie są receptury wszystkich przedmiotów. Zjeżdżamy w dół, oczywiście szukamy wersji Minecraft 1.17, klikamy na strzałkę w dół i pobieramy plik. Na kolejnej stronie, do której link jest w opisie do filmu, mamy API do właśnie moda Ray. Zjeżdżamy w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17, klikamy strzałkę w dół i pobieramy plik. No i na ostatniej już stronie, do której link jest w opisie do filmu, pobierzemy sobie kolejny API do moda Ray. Zjeżdżamy w dół, szukamy wersji Minecraft 1.17, klikamy na strzałkę w dół i stąd pobieramy plik. No i jak już mamy te wszystkie pliki pobrane, to możemy instalować, zatem klikamy jednocześnie przycisk R jak robak oraz przycisk Windows, ten z okienkami w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko Run, czyli uruchom. Tutaj sprawdzamy, czy mamy wpisane, albo wpisujemy, jak nie mamy wpisane, %appdata%. Klikamy OK. Znajdujemy się wtedy w folderze roaming. W folderze roaming szukamy folderu .minecraft. Wchodzimy do folderu .minecraft, szukamy folderu versions, wchodzimy do folderu versions, szukamy folderu 1.17. Jeżeli nie macie foldera 1.17, to musicie uruchomić Minecraft chociaż raz na wersji 1.17. To wtedy właśnie w folderze versions stworzy się folder 1.17. No i jak już mamy ten folder 1.17, to możemy zacząć instalować. No i zaczynamy od instalowania fabryka. Klikamy dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy na pobrany plik Fabric Installer. Nie mylić z Fabric API. Fabric Installer. Dwa razy zwykłym lewym przyciskiem myszy. Klikamy na niego. Chwileczkę czekamy. Pokazuje nam się takie okno. Tutaj nic nie zmieniamy, bo jest już ustawione na 1.17, na Minecraft 1.17. Klikamy Install i już po chwili jest zainstalowane z sukcesem. Zatem klikamy OK. Tu zamykamy i jak widzicie w folderze versions stworzył nam się folder Fabric Loader. Zamykamy to i uruchamiamy launcher. Gdy launcher nam się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy tutaj wybrany profil z fabrykiem. Jeżeli tak, to OK, a jeżeli nie, to klikamy strzałkę w dół i z możliwych dostępnych profili wybieramy profil z fabrykiem 1.17. OK, klikamy play. Tutaj klikamy, zaznaczamy, tutaj klikamy znowu play i czekamy, aż nam się zainstaluje cały fabryk i uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry. Jak widać, fabryk jest zainstalowany. Na razie nic z tym nie możemy zrobić, zatem wychodzimy z gry i instalujemy pozostałe pliki, czyli znowu klikamy R jak robak jednocześnie z przyciskiem Windows, tym w najniższym rzędzie klawiatury. Wyskakuje nam okienko uruchom, czyli run. Sprawdzamy, czy mamy wpisany %appdata%, jak tak, to OK, jak nie, to wpisujemy. Klikamy OK, pojawia się folder roaming. W folderze roaming wchodzimy do folderu .minecraft i w folderze .minecraft szukamy folderu mods. On nam się tutaj stworzył w momencie, kiedy uruchomiliśmy Minecraft z fabrykiem. To wtedy nam się stworzył właśnie tutaj w folderze .minecraft folder mods. Wchodzimy do tego folderu mods i przerzucamy pozostałe pliki do folderu mods.
zaznaczamy je i sobie po prostu je przeciągamy do folderu moc, czyli te wszystkie 6 plików jest w folderze moc, jest zainstalowane, zamykamy i znowu uruchamiamy launcher. Gdy launcher się uruchomi, sprawdzamy, czy mamy wybrany profil z fabrykiem. Jak tak, to ok, jak nie, to klikamy strzałkę i wybieramy profil z fabrykiem, po czym klikamy play i czekamy, aż się uruchomi strona startowa gry. No i mamy stronę startową gry, wchodzimy w moc. Tę zakładkę moc mamy właśnie dzięki modowi mod menu. I patrzymy, co mamy zainstalowane. Mamy właśnie zainstalowane mod menu, Roughly Enough Items, czyli Rei, i Tech Reborn, czyli to, co nas interesuje najbardziej. OK, klikamy Done i tworzymy sobie nowy świat. Wchodzimy w single player, Survival, weźmy sobie Peaceful, żeby nam nic nie przeszkadzało. Cheaty zawsze pozwalam, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się jakaś komenda przyda. More, więcej opcji świata. Bonusową skrzynkę sobie też zawsze daję, bo czemuż by nie, skoro jest możliwość. OK, OK, tworzymy nowy świat i widzimy się, jak się stworzy. No i stworzył nam się światek, taki sobie, ale nie to nas interesuje, jaki światek, tylko interesuje nas to, co mamy w modzie. Zatem klikamy E jak ekwipunek, no i tutaj mamy Rei, cofamy się tutaj do ostatniej strony i tutaj już widać, że jest tego sporo różnych narzędzi i innych rzeczy. Także jak widać, sporo nowych rud, bauxite ore, cinnabar, galena, iridium, lead, peridot, pyrit, rubi, safir, seldonit, silver, sodalite, no i tak dalej, po co mam wszystko tutaj czytać, jak sobie zainstalujecie, to będziecie wiedzieć, co jest. No i z tych wszystkich rud się robi różne schodki, nieschodki i inne takie rzeczy. Oczywiście w ten sposób, o, default wybierz, w ten sposób, że no, tak jak zwykłe schody, tyle tylko, że to są tytanowe. A blok tytanu z tytanu, a to się przepala w czymś pewnie. Rudę. O, takie się robi. A to się robi. A, bo to się. Coś się z tym robi. Jeez. I tak jeszcze. Zaraz do tego wszystkiego dojdziemy. Także tutaj, o, mamy maszyny różne. O, 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 w końcu się pojawiły. Standardowa machine casing. Tak to się robi. Tutaj się robi takie jakieś te prądotwórcze różne pierdoły. No w każdym razie, jak widać, mod Rei jest bardzo potrzebny po to, żeby wiedzieć, co tutaj... O matko, co to jest? Co z tym wszystkim zrobić? Ale tutaj dużo diamentów jest potrzebnych. I steel ingot się robi w blast furnace, a blast furnace się robi w taki sposób. O, jakie ładne kółeczka! Jakie ładne, ach, ach, ach. Nikiel i koper. Ach, ach, ach. I takie różne tutaj się robi, na przykład generator. Generator prądu z pieca, właśnie z takiej podstawowej maszyny i bateryjki z LED ingot. OK, albo LED ingot. No i taki sobie weźmiemy właśnie generator. Ej, nie to. Tu się klika, OK. Dobra, weźmy sobie taki generator. Weźmy sobie taki przewód. OK. Może 2 albo 3. No. Dlaczego to tak nie ten? 2, 3. Co tam? Weźmy sobie jakąś maszynę. Grinder. O. Weźmy sobie grinder. I weźmy sobie może co jeszcze. To nam da prąd. To nam da ten. I to trzeba będzie jeszcze gdzieś wyrzucić. Zatem weźmy sobie jeszcze na przykład hopper. To też wszyscy wiedzą, jak to się robi. Weźmy sobie skrzynkę. Nie skrzynkę po polsku, tylko skrzynkę po angielsku. I weźmy sobie jakąś rudę, na przykład rudę... Ej, Ej, co ja klikam? Co ja klikam? Rudę na przykład iron.
O, taką sobie weźmy. Dobra. No i teraz ich sobie możemy postawić. A, jeszcze by nam się przydał węgiel. Pewnie. Generator. Generator będzie nam robić prąd. Jak mu wsadzimy tutaj coś. Może to być drewienko albo coś innego. Najlepiej węgiel. Koal. Weźmy mu dużo, dajmy. Smyk i produkuje nam się prąd. Hurra, hurra. Ok, postawmy sobie grinder. Gdzie sobie postawimy ten grinder? No postawmy sobie... Ja bym go postawiła, wiecie co? Wiecie co? Tutaj bym go postawiła. Tu, o, o, o. Tu. O. Tu. Tu bym go postawiła. I to bym zabrała. I to bym też zabrała. I teraz dałabym mu prąd, bo on jest na prąd. Tutaj potrzebuje prądu trochę. Zatem tutaj. No kurczę. Tutaj. Nie tutaj. Z shiftem. Tu mu dam prąd. I to z shiftem. I jest połączony. Czy już ma prąd? Tak, już ma prąd. Już ma prąd, więc tutaj nic nie trzeba ustawiać. Ok. Dobrze. I teraz bym postawiła tutaj tę skrzynkę. I ten hopper na skrzynkę. I jak mu tutaj coś wrzucimy, to tutaj z tego wypadnie. I chciałabym, żeby wpadało tutaj do tego hoppera, żeby ten hopper no tutaj do skrzynki to wrzucał. Zatem klikamy tu i ten właśnie konfigurujemy. Czyli, że chcemy, żeby z dołu, więc tak blue, orange jest output, czyli output musimy tu ustawić. Ok. Nie wiem, co to jest auto, a chyba auto trzeba zaznaczyć, a może nie trzeba, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, tak zostawimy. Także jest ustawione tutaj, że w dół ma się to, co się stworzy. Tutaj ma polecieć w dół. A tutaj mu wsadzimy. W sumie to można by nawet z góry mu wsadzać też coś. Co tam? Jak szaleć, to szaleć. Gdzie jest jeszcze jedna skrzynka? Hest. Jeszcze jeden hest i jeszcze jeden... Jak on się nazywa? Hopper. Hopper. Dobra, damy mu tutaj hopsa. No, nie wiem, czy może być bezpośrednio ze skrzynki by można w sumie, ale tego nie wiem. Ej, piesek, cicho! Sorry, to moje pysko było. Zatem stawiamy tutaj na to, na ten hopper skrzynkę, oczywiście z shiftem. I do tej skrzynki możemy wrzucić teraz... Aha, jeszcze tutaj ustawimy, żeby z... To, co ma być tu, to musi spaść z góry. Zatem tu ustawiamy to. Z góry ma spaść. I co jest? Blue jest output. Ok. No ciekawe, ciekawe. Czy mi to wyjdzie? Czyli wsadzamy tutaj jedno. O, poleciało, poleciało! Poleciało i się przerabia i z jednego tutaj kawałka ironu dostaniemy dwa kawałki ironu i one przejdą tu podobno. Ej, tu. A, poszło. Hurra, hurra, są dwa. I teraz te dwa można gdzieś tam przepalić w jakimś innym urządzeniu. Okej, czyli jak widzicie, mod działa. No zrobiłam tutaj niesamowitą wieżę. Pewnie tak nie trzeba, pewnie to wystarczy tylko skrzynkę na to postawić bez tego hopera. Ale wiecie, wiecie, ja tam wolałam tak zrobić. Okej, zatem mod działa, ja kończę, wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki, a jeżeli chcecie poradniki z wcześniejszych wersji Minecrafta, to oczywiście zapraszam na kanał Craftstonesa. Także tymczasem trzymajcie się, pa, 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 całusów 102.